Dzisiaj główną część spotkania stanowi, czy główny program stanowi rozmowa prowadzona przez Czarka Gmyza z jego gośćmi na temat służb przyszłości i przyszłości służb. Goście wywodzą się ze strefy cienia, więc nie wiem, czy mogę ich przedstawiać, czy nie są tajni, więc jak będą, to albo Czarek się przedstawi, bo będzie wiedział, albo sami się przedstawią. Zachęcam do uczestnictwa w tej rozmowie, a nasz tradycyjny przegląd tygodnia, ponieważ zgodnie z zaleceniem pana premiera oszczędzamy, postanowiliśmy, że również Cezary Gmyz wystąpi, skoro już jest tutaj. I w podwójnej roli jako komentator tygodnia, później jako prowadzący. I jest z nami również Jurek Jachowicz, znany państwu, który już kilka razy występował i którego zawsze z radością wielką witam. I w tym składzie zapraszamy na krótki przegląd tygodnia, w którym to tygodniu, ja przyznam się szczerze, nie uczestniczyłem, albowiem się byłem odciąłem. Nie wiem, jakie były jego najważniejsze wydarzenia. Mogę podzielić się taką impresją, że przez te dwa tygodnie miałem wrażenie, że się jakieś 30 lat cofnąłem do tyłu i w sam środek gierkowskiej propagandy sukcesu wróciłem, bo włączam dzisiaj telewizor, a tu się okazuje, że wielkim wydarzeniem jest coś, co różnie nazywano ludzie pseudolino, bo to takie pendolino bez pendo, to znaczy, takie, no ale tam Dream Dolino, niektórzy już ukuli takie określenie. W każdym razie pendolino zostało powitane na dworcu, piękne to było, a jeszcze poza tym pani prezydent Gronkiewicz-Waltz przewierciła jakąś tarczą dziurę pod Warszawą. W każdym razie miałem wrażenie, że ona osobiście tego czynu heroicznego dokonała, bo tak to było prezentowane. No i pomyślałem sobie, że oczywiście świetnie się dzieje w państwie duńskim, skoro nie ma ważniejszych informacji niż informacji o takich sukcesach, jak sprowadzenie na przykład właśnie kolejki, która teoretycznie może jechać 300 km na godzinę, chociaż nie ma takiego toru jeszcze w Polsce, bo którym by się mogła rozpędzić, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Więc odnotujmy ten sukces. Tak, ja też niemal bym nie spóźnił, podobnie jak Józef Orzeł, gdyby właśnie nie pendolino. Bo ono jeździ nie tylko po torach. To jest pociąg uniwersalny. I tylko dzięki temu zdążyłem tutaj. Czytałem też... No i jeszcze dzięki tunelowi, który pani prezydent tak, dzisiaj przewierciła. To za chwilę o tym tunelu, bo przy okazji chciałem zapytać, czy jest na sali może pani Krystyna? Bo to Krystyna, pani Krystyna przekopała ten tunel. Tak. Mnie nie było, więc słucham. Właśnie. Ale wracając do pendolino, to chcę powiedzieć, że jechałem z Wrocławia ze Schetyną tutaj. Naprawdę. Zaprosił mnie do takiego pomieszczenia. Ja mówię, tutaj postoimy na korytarzu. Ale to Jurek, powiedz, czemu Schetyna tą taśmę dał Newsweekowi, a nie tobie. I ja mówię, tu na korytarzu. On mówi, nie, tu jest taki specjalny salonik dla polityków. No i weszliśmy, a on pierwsze pytanie zadaje mi, czy nie wie pan, kto dał przeciek do Newsweeka? Ja sobie myślę, ale chytra szuja. I udaję. I mówię, nie wiem, wie pan. Nawet patrzę na pana i też nie wiem. No, zaś jeśli chodzi o to osiągnięcie Hanny Gronkiewicz-Waltz, to naprawdę to jest wielka sprawa, bo tak jak ona powiedziała, nie myśli o przyszłości, nie myśli o referendum, bo chyba pomówimy przez chwilę o referendum. Myślę o dniu, każdym dniu, w którym wykonuję to, co do mnie należy. No i dziś się przekopała. I to są panie Krystyny, tak? To gratulujemy. To jest bardzo celna taka epikurejska postawa, że pani prezydent cieszy się każdym dniem, kiedy jeszcze jest prezydentem Warszawy. Ja to rozumiem. Trzeba jedynie dodać tyle, że to nie chodzi o każdą Krystynę, bo pani Krystyna na nazwisko ma tarcza, z tego co się zorientowałem. Tarcza Krystyna przekopała tunel i podobno... Czyli zamiast tarczy przeciwrakietowej mamy tarczę Krystynę, prawda? Jak... Wyszliśmy z tarczą z tego wszystkiego.
W każdym razie wydarzył się tak czy inaczej cud przy okazji działalności tarczy Krystyna, bo słyszałem, że już zostało złożone jakieś doniesienie do prokuratury, że mianowicie tarcza Krystyna przebiła się przez dno Wisły i nic nie pociekło. Więc to jest już jakiś cud, a jeżeli chodzi o słynne Pendolino, to wciąż od rana nie doczekałem się jeszcze jednej informacji, a mianowicie nie jest mi wiadomo, może państwo wiedzą, czy Pendolino zjadł już śniadanie, bo Dreamland podobno zjadł, także tak to wygląda. Ale wracając już troszeczkę ciut, mówiąc poważniej, z tych nieinformacji, najciekawszą nieinformacją jest informacja o gromadnej absencji polityków Platformy Obywatelskiej, bo na wyprzódki wszyscy politycy Platformy zapewniają, że w referendum nie wezmą udziału, nawet ci politycy, którzy w tym referendum udziału wziąć nie mogą, bo o ile dobrze pamiętam, Andrzej Halicki, który zapewnia, że nie weźmie udziału w referendum, nie mieszka w Warszawie, tylko mieszka w tak zwanym obwarzanku, ale też nie weźmie, no to ja znam bardzo wielu Polaków, którzy nie wezmą udziału w referendum. Moja siostra z Wrocławia też nie weźmie udziału w referendum warszawskim. W ten sposób ja zwracam uwagę, że zgodnie z wykładnią pana prezydenta, jeśli dobrze zrozumiałem, a wcześniej pana premiera, wszyscy ci, którzy nie wezmą udziału w referendum, popierają Hannę Gronkiewicz-Waltz. Więc cóż znaczy, jeśli nawet 500 000 czy 1 000 000 warszawiaków powie, że sobie jej nie życzy w Warszawie, to pozostałe 20 parę milionów Polaków, czy 30 parę milionów Polaków, no liczę tylko dorosłych, powiedzmy te 20 parę milionów swoją absencją, swoim niemieszkaniem w Warszawie i niewzięciem referendum i tak spowoduje, że to referendum będzie miażdżącym sukcesem Platformy Obywatelskiej i pani prezydent, które można powiedzieć jak w tym kawale o rabinie, co go nie chcieli w gminie, ale demokratycznie wszystkie inne gminy chciały, żeby on był właśnie tam, prawda, a nie u nich. Cała Polska chce, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz była właśnie u nas, bo co tu gadać, no nie lubię ją nas warszawiaków w Polsce. No, tak? Za skromnie, Rafale, za skromnie, bo no, powiedzmy sobie szczerze, sięgnijmy po dużo poważniejszy argument. Jesteśmy w końcu w Unii Europejskiej i przypuszczam, że też obywatele Madrytu, Lizbony, Berlina też nie wezmą udziału. Zdecydowanie wolą, żeby w Warszawie było. Wyobraźmy to sobie, zresztą wracając do osoby Andrzeja Halickiego, dzisiaj jednym z doniesień dnia było, że pomylił adres pocztowy, a mianowicie usiłował doprowadzić nie tylko do tego, że nie weźmie udziału w referendum, ale że referendum się w ogóle nie odbędzie, tylko źle zaadresował kopertę i zamiast pisać na komisarza wyborczego, napisał na KPW i po tylu latach obecności w polityce brak wiedzy na temat tego, kto się zajmuje w danym momencie referendum jest, no, wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju żelato. Nie wymagajmy od posła, żeby znał się na czymś, co jest polityczną awanturą. Ja generalnie przyjmuję do wiadomości i uważam, że to jest rzecz, którą powinniśmy zapamiętać. I wypowiedź pana prezydenta Komorowskiego, i wypowiedź pana premiera Tuska jeszcze przed moim wyjazdem, więc jeszcze pamiętam. Czy Tusk weźmie udział w referendum? Cały tłum, no nie weźmie, prawda, bo gdańszczanie też sobie życzą, żeby nie nigdzie indziej, tylko w Warszawie pani Hanna Gronkiewicz-Waltz była. O ile pewnie Tusk jest posłem w ogóle z Warszawy, a nie z Gdańska. W Gdańsku go już znają. To rzeczywiście wyjaśnia to poselstwo. Chciałem powiedzieć, że zdecydowanie warte zapamiętania jest taka wykładnia, że kto jest zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, ten powinien zostać w domu. I ja myślę, że zwłaszcza przy następnych wyborach jest to jak najbardziej godne upowszechnienia. Jeśli ktoś zamierza głosować na Platformę, jeśli ktoś zamierza głosować na Tuska albo na Komorowskiego, to jak oni sami powiedzieli, najlepiej okaże im poparcie zostając w domu. Niewzięcie udziału w wyborach też jest decyzją. Ja się chętnie zgodzę z tym, że przy frekwencji, która wedle obecnych sondaży się szykuje z rzędu 40%, 60% zostając w domu poprze obecną władzę i ona będzie mogła ogłosić swoje moralne zwycięstwo. Także mam nadzieję, że konsekwencja będzie tutaj utrzymana i przed wyborami również Tusk z Komorowskim i pozostali będą apelować, żeby zwolennicy Platformy nie szli głosować, tylko zostali w domu. No ale oczywiście
mówiąc poważnie, liczyć na konsekwencje ze strony tych polityków jest dość trudno, bo inaczej śpiewali wcześniej, więc pewnie i zmienią ton później. O jakim przecieku żeście mówili, o jakiej taśmie? Czy chodzi o przeciek do Newsweeka w sprawie żony Macieja Sztura, tudzież jego starań o stworzenie porządnej, patchworkowej rodziny, które to starania torpedują dziennikarze, wytykając mu jakieś kochanki, prawda? Bo... Strasznie się zachowują wobec Sztura i to jest jakieś podobieństwo, bo on tych ludzi, którzy piszą o jego żonie i o dziecku oraz o jej związku z pewnym muzykiem, nazywa szczurami. Ależ nie, wszami. Ludzkimi wszami. Ale i szczurami. Tak. Tak, bo to jest... Ale oprócz Sztura, który tam się wyżala strasznie, przypomniał sobie o pokłosie. Mówi, że zaczęło się od pokłosia, ale pokłosie to było małe piwo w porównaniu do tego, co teraz z jego rodziną. Czyli jest to po prostu zemsta polskiego katolickiego, tak, motłochu na człowieku, który odkrył, że Polacy przywiązywali dzieci pod Cedynią do tarcz. Ale tam jest bardziej interesujący materiał w ostatnim Newsweeku, mianowicie rozmowa z takim dziennikarzem, który prowadzi szkło. Tak? Za szkłem, przed szkłem? Grzegorz Miecugo. W przedszkole? I opowiedział, wiecie państwo, no nieprawdopodobne kawałki. Ja może tylko jeden powiem. Mianowicie był w jakiejś piwiarni, z której już wychodził, gdy nagle jakiś facet zaczął do niego krzyczeć: hańba, zdrada, kłamca. Proszę pana, niech pan się uspokoi. Co on będziesz mówił? Ale i wtedy Miecugow postanowił jednak nie darować temu facetowi. Poczekał na niego przed tym lokalem. Zobaczył, ponieważ to było bardzo gorąco, zobaczył, że ten facet udał się do pobliskiego takiego baseniku dla dzieci, który tam był. Ale ciuchy zostawił na zewnątrz, obok basenu. Miecugow podkradł się, cap za te ubrania i zadzwonił na policję, zakładając słusznie, że facet nie ucieknie w samych slipach. No i z faceta spisano mandat nie za to, co mówił do Miecugowa, tylko za to, że pływał bezprawnie w płytkiej wodzie. Mówisz, że nasz ulubieniec to opowiada, chwaląc się swoją obywatelską postawą. Nie, tak? Chodzi mi o to, że Grześ Miecugow, który dostał po buzi od faceta, chyba Oskar W. się nazywa, chce i twierdzi, że i ma żal do mediów, że ktokolwiek rozmawiał z tym facetem. I że właściwie to jego celem było to, żeby właśnie ujawnić jego prawdziwe nazwisko, żeby była jego fotografia w mediach. I Grześ Miecugow był bardzo oburzony. Bardzo był tym oburzony. Więc teraz ten wywiad w Newsweeku odkrywa dla mnie nową twarz Grzesia Miecugowa. Jako, naprawdę jako postawy obywatelskiej. Prawda? Nie chodzi na referenda. Tak, to, że nie pójdzie na referendum, to jest pewne, ale to, że nie pozwala, żeby ludzie, którzy na niego, którzy mają o nim złą opinię, żeby kąpali się w niedozwolonych miejscach. Wracając do Macieja Sztura, dzisiejszy jęk Macieja Sztura mnie rozbawił w szczególności nie dlatego, że Maciej Sztur pokazuje zęby wybite, tylko ze względu na miejsce, w którym on je pokazuje. Dali Bóg pójście do Axela Springera, żeby się wyżalić na tabloidy, jest pewnego rodzaju osiągnięciem, zwłaszcza, że no, trafiło się też do medium, które ciężko uznać za medium poważne i nie tabloidowe. Więc to akurat mnie... w tym numerze nie ma gołej baby na okładce, musisz przyznać wyjątkowo, tylko akurat celebrytę, więc... Ale wiesz, mnie... Bo oni mają taki cykl. Goła baba, celebryta, Kaczyński jakiś wrednie skarykaturowany, ksiądz. Goła baba, celebryta, Macierewicz, ksiądz w sytuacji kompromitującej. Goła baba, goły celebryta i tak dalej. No. A ja ciekaw jestem, czy doczekam się tam na okładce gołej baby i księdza w halce.
I jeszcze troszkę nakład spadnie, to myślę, że się doczekasz. Czerku, przepraszam, zostawiając ten temat, bo jak żeśmy ruszyli sprawę Miecugowa, no mi się tutaj nie było mnie, więc dokładnie nie byłem w stanie wyczytać, czy on go rzeczywiście, ten człowiek, uderzył, czy tylko na niego krzyczał, bo enigmatycznie, że go zaatakował. Wiem, że zareagował pan premier, bo wśród licznych aktów terroru, które się w Polsce zdarzyły, wiele uszło uwagi pana premiera. Na przykład, kiedy bandyci z Antify zaatakowali uczestników obchodu Dnia Żołnierzy Wyklętych, to nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek oficjalny czynnik to zauważył. A i czytelnicy Gazety Wyborczej mogli się, tak jak za komuny, jak w czasach dawnych, dowiedzieć tylko ze sprostowania. To znaczy tydzień później w tekst w Gazecie Wyborczej był wpleciony taki pasus, że to, że ci ludzie, co tam zaatakowali, to powiedzieli, że oni są z Antify, to wcale nie znaczy, że oni są z Antify. To, że skryli tak się tylko w krytyce politycznej, nie znaczy, że byli w kawiarni Krytpolitu. Tak? To, że w krytyce politycznej znaleziono tam jakieś pałki, łomy, oskardy, prawda, wcale nie znaczy, że oni tam przechowywali te rzeczy, bo mogli o tym nie wiedzieć, że ktoś im podrzucił i tak dalej. Więc ten akt terroru, przepraszam, pan premier zauważył, potępił, że jest to ohydne, co się stało na przystanku. Ja jednakowoż muszę się zgodzić z komentarzem, że ten Oskar W., cokolwiek tam o nim sądzić, broń Boże, nie popieram takich działań, bo sięga po pięści ten, kto nie ma racji, w związku z czym jakby nie ma najmniejszego powodu, żeby tak reagować po naszej stronie, zostawmy to lewactwu. Natomiast Oskar W. po prostu wziął sobie do serca hasło rób ta, co chce ta. No, wziął i zrobił, prawda, dokonał ekspresji w sposób prosty. A co do meritum, to w TVN, rozumiem, że pracownicy TVN-u się bardzo obrażają za hasło TVN kłamie, bo powinno być hasło TVN mówi niecałą prawdę. Na przykład w dniu wczorajszym, jak przeczytałem na Twitterze, wiadomość o taśmie pana premiera Tuska, prawda, z jego kwintesencją polityki kadrowej, była podana albo jako jedynka, albo jako jedna z pierwszego bloku informacyjnego we wszystkich programach informacyjnych, natomiast w faktach TVN-u nie było o tym ani słowa po prostu. Dlatego, bo TVN nie kłamie, TVN po prostu nie mówi o pewnych rzeczach, to nie jest to samo. Rafał, dlatego, że TVN od dawna nie mówi o sprawach niegodziwych, o sprawach, które wystawiają na szwank opinię pana premiera. I tak powinno być. No, ale niegodziwość, tak mówisz, gdzie tu jest niegodziwość? Tak przynajmniej że ktoś mówi pan poseł Mężydło, który, przypominam, kiedyś był członkiem PiS-u, a teraz twierdzi, że to jest rzecz straszna, wołająca o pomstę, żeby ujawniać takie taśmy. Owszem, można je ujawniać, ale w gronie polityków. O, to co innego. Prawda? Odnosząc się do twojego pytania, ja przeglądałem to nagranie z ataku Oskara W. na Grzegorza Miecugowa. Nie zauważyłem, żeby on tam dostał, w każdym razie nie dostał bardziej niż Ewa Stankiewicz od Niesiołowskiego. Natomiast Ewa miała na tyle przyzwoitości, że nie dopominała się, żeby ścigać Niesiołowskiego z paragrafu, o ile dobrze pamiętam, bo ten Oskar W. jest ścigany z paragrafu o tłumieniu krytyki prasowej i zdaje się nie z pobicia. Grożą mu 3 lata więzienia, prawda? Tak. To jest taki paragraf, że kto przemocą zmusza dziennikarza do, albo uniemożliwia dziennikarzowi w jakiejś treści wypowiedzenie. Bardzo jestem ciekaw, bo to Miecugow będzie musiał powiedzieć, jaką treść on miał na końcu języka w momencie, kiedy Oskar W. się pojawił na scenie krzycząc. A poza tym ja bym mu dołożył paragraf, kto zakłóca imprezę publiczną. Bo to było jednak zakłócenie. No. Przerwał Miecugowowi program na żywo. No. No tak, ale po nie w czasie od Grzegorza Miecugowa dowiedzieliśmy się, że został w ten sposób ocalony z Holokaustu w Woodstocku, bo to było to dla prawda. Mnie najciekawsze. I tutaj też bym troszeczkę chciał przeskoczyć do tematu semityzmu i antysemityzmu. On taki troszkę w embrionalnej fazie mógł być ocalony z tego. Sugerował, że to, co się stało, było nieledwie nocą kryształową. Rozumiem. Faszyzm podnosi ep, jakby powiedział kolega. W każdym razie pierwsza faza nocy kryształowej.
całą pewnością. Dzisiaj chciałbym przeskoczyć jeszcze do tematu, który opisał Michał Majewski w Tygodniku Wprost, a mianowicie to jest, być może też będziemy w drugiej części na ten temat rozmawiać, ale to jest rzecz niezmiernie interesująca. Otóż okazuje się, że generał Skrzypczak, który swojego czasu krytykował poprzedniego ministra obrony Bogdana Klicha, zasłużonego w wielu dziedzinach, jak doskonale wiemy, że zainteresowała się nim służba kontrwywiadu wojskowego, że miał mianowicie czerpać korzyści majątkowe z dostaw czy też z przetargów na uzbrojenie. Konkretnie chodziło o drony i o wieże bezzałogowe dla Rosomaka. I z tego wynika też tak naprawdę, że generał Skrzypczak zaczyna się jawić jako antysemita, bo chodziło o sprzęt produkcji izraelski. Ale mówiąc już poważnie, jest to rzecz niezmiernie interesująca. Ja uważam, że to jest właściwie informacja tygodnia, chociaż oczywiście pro domo sua chciałbym powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu też odnotowałem pewien sukces, a mianowicie zakończył się mój pierwszy etap procesu z byłym szefem ABW Krzysztofem Bondarykiem i proces ten wygrałem. Mam nadzieję, że... co nie przebiło się do mediów, może dlatego, że byłem wówczas na kajakach. Natomiast wiadomość na temat Skrzypczaka jest niezmiernie interesująca, dlatego że ona pokazuje to, co się dzieje w tej chwili na szczytach władzy, bo Skrzypczakiem co najmniej od roku interesowała się służba kontrwywiadu wojskowego, czyli to dziedziczka WSI, mówię to z całym przekonaniem, bo recydywa WSI w tej chwili w służbach wojskowych jest dość znacząca i w tej chwili mamy do czynienia z tym, że generał Nosek, który stoi na czele służby kontrwywiadu wojskowego, założył druty, przynajmniej tak wynika z tekstu Majewskiego, założył druty, żeby znaleźć haki na Skrzypczaka. Skrzypczak ma to do siebie, że ja może nie jestem specjalnym wielbicielem tego gabinetu, no ale mimo wszystko Siemoniaka uważam za dużo lepszego ministra niż był nim wielce zasłużony Bogdan Klich, obecnie senator. I wiele wskazuje na to, że Skrzypczak, który krytykował między innymi dostarczanie niesprawnego sprzętu polskim żołnierzom w Afganistanie, że ponosi odpowiedzialność. Ilość zaniedbań SKW przy tej okazji zabezpieczenia kontrwywiadowczego, ale również wywiadowczego przy okazji naszych misji wojskowych, punktował swojego czasu dość celnie generał Skrzypczak i myślę, że to jest sprawa, która, ale też o tym będziemy gadać, rozmawiać za chwileczkę z moimi gośćmi, która nie przebiła się do opinii publicznej, dlatego że ona jest niewygodna dla wszystkich. To moim zdaniem ten temat dotyczący izraelskiego lobbysty trzech imion, bo on występuje już to jako Michael, już to jako Menachem, już to jako Mieczysław Ból. Człowiek, którego nie można odnaleźć w ogóle w internecie, jest jedno miejsce w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie on figuruje. Jest to osoba 70-letnia, jeden z najbardziej potężnych lobbystów, jeżeli chodzi o rynek uzbrojenia. Człowiek mówiący perfekcyjnie po polsku, tak w ogóle się zastanawiam, kiedy wyjechał z Polski i w jakich okolicznościach. Człowiek, który, no, którego wpływy jako lobbysty na rynku uzbrojeniowym no, z całą pewnością były większe niż osławionego Marka D., którego nazwiska nie można wymieniać i mam nadzieję, że dziennikarze się tą sprawą zainteresują, bo to jest rzeczywiście wstrząsające, bo chodzi o parę miliardów złotych z naszych podatków, ale też chodzi o bezpieczeństwo naszych żołnierzy, bo zaczęło się od tego, że Izraelczycy dostarczyli nam, czy też nie zrealizowali kontraktu na dostawę bezzałogowców, tak zwanych dronów. To jest taki sprzęt, który produkują w sumie bardzo niewiele, produkuje niewiele krajów, z czego Izrael jest krajem najważniejszym. Izrael ma ewidentnie interes, żeby te drony w Polsce były sprzedane. Natomiast on też ma interes strategiczny, dlatego że my tutaj nasze interesy i interesy Izraela się zbiegają, bo Izrael jest zainteresowany tym, żeby na wypadek, gdyby ich instalacje produkujące te drony w Izraelu zostały zbombardowane i nie można było ich produkować, żeby można je było dalej produkować gdzieś w Europie. Więc tutaj nasze interesy z interesami państwa izraelskiego są zbieżne, natomiast rola służby kontrwywiadu wojskowego tutaj jest niestety mocno niejasna. No to są tradycje naszej armii, prawda? Żeby
żeby z Izraelem nie żyć za blisko, prawda? To jest rzeczywiście niezwykle interesujące. Ja bym chciał na chwilę jakby odprężyć trochę to omawianie prasy. Otóż przeczytałem bardzo ciekawą wiadomość, która właściwie w pewnym sensie jest zbieżna z niektórymi moimi przemyśleniami. Tak raz na miesiąc mam takie przemyślenia i kiedyś przemyślałem, że powinno powstać Muzeum Czci Komunizmu w Polsce. Założyciele, no to wiadomo, krytyka polityczna SLD, a tam w tym muzeum przeznaczyłem kącik pamięci dla najbardziej zasłużonych agentów wojskowej informacji. Mianowicie dla pana chyba Wolskiego, Wojciecha Jaruzelskiego i dla pana profesora socjologii. Baumana? Tak, Baumana. I kolejny nutka antysemityzmu tak, w naszym spotkaniu. No nie, właśnie nie. Uważam, że te dwie postaci jako figury woskowe w takiej Izbie Pamięci by świadczyły o takim pojednaniu, o pomoście przerzuconym między prawdziwymi patriotami, Polakami, a właśnie ludźmi pochodzenia prawdziwymi semickiego. Internacjonalistami. No i otóż okazuje się, że nie tylko ja mam takie pomysły, ale wójt Darłowa, który... Rodzinnej miejscowości Jolanty z rodzinnej prawie miejscowości, bo prawdziwa miejscowość Andrzeja Lepera nazywa się Zielnowo. Otóż chce w Zielnowie, w świetlicy wiejskiej urządzić... On sięgał ambicjami trochę dalej. Przepraszam, że przerywam. Mianowicie chciał w ogóle miejscowość Zielnowo przemianować na Lepperowo. Ale pomyślał, to może trochę za daleko. Poprzestańmy na ulicy. Ulica Leppera, Andrzeja. No niby tak. Ale jeżeli i to się nie uda, to wtedy w świetlicy wiejskiej taki kącik pamięci Andrzeja Leppera. A tu nie wiem, czy można sobie dworować. Nie wiem... ale powiedzieć muszę gwoli prawdy, bo kolejną propozycją było to, żeby grób Andrzeja Leppera stał się miejscem zadumy i refleksji. No, troszkę, ja oczywiście nie tak dawno umarł przecież, prawda? 4 sierpnia 2011 Andrzej Lepper, więc to, ale jednak przypominam sobie różne takie rzeczy, które... Gdybym ja miał się zadumywać, no to przychodziłyby mi jakieś dosyć przedziwne obrazy związane z Andrzejem Lepperem, z kampanią wyborczą, z tego, co się działo w kampanii wyborczej, ponieważ przez kilka lat, pracując w Gazecie Wyborczej, zajmowałem się z doskoku, wprawdzie tylko, ale samoobroną. W związku z tym dosyć głęboko wszedłem w to środowisko. No i tak naprawdę... Trochę zdumiewająca jest ta propozycja wójta Darłowa. No i myślę, że po tych dwóch propozycjach, czyli mojej swego czasu wyrażonej gdzieś tam w gazecie oraz już teraz głośnej na całą Polskę propozycji wójta Darłowa, że posypią się podobnego typu propozycje i wreszcie zaczniemy czcić pamięć ludzi, którzy na to w pełni zasługują. No, jeżeli chodzi o czczenie ludzi, którzy w pełni na to zasługują, o ile pamiętam, część obecnie to jest część Karpacza, zdaje się, ale swojego czasu była to osobna miejscowość, a tam mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko temu, żeby Bierutowice przestały być Bierutowicami, zostały w ten sposób uczczony inny znamienity współpracownik, tym razem NKWD, ale pewnie jeszcze innych służb. I takich miejsc w Polsce, w których są czczeni rozmaici dziwni ludzie, jest całkiem sporo. Ja w ramach trasy autorskiej zjechałem
całą Polskę. No i trafiłem również do Sosnowca, miejsca, w którym jest pochowany Edward Gierek i w którym jest rondo Edwarda Gierka. I jak zobaczyłem to rondo, to stwierdziłem, że ono jest bardzo adekwatnym rondem właśnie dla Edwarda Gierka, bo jest to jedyne znane mi rondo w Polsce. Może ktoś zna inne tego typu rondo. Otóż na rondzie Edwarda Gierka pierwszeństwo mają ci, którzy na to rondo wjeżdżają, a nie ci, którzy na tym rondzie są, więc to w jakiś sposób oddaje absurd PRL-u, bo pierwszy raz miałem do czynienia z taką organizacją ronda w ogóle chyba na świecie. Taki patron zobowiązuje, skoro uparcie jesteście przy agentach międzynarodowych, no bo Edward Gierek w Belgii, wbrew legendzie, no nie zajmował się kopaniem węgla, prawda, co historycy twierdzą, tylko rozmaitymi strukturami. A skoro jakoś tak, przepraszam, temat naszy główny wieczoru ściąga, to też jeśli szukać refleksji związanych z postacią nieszczęsnej pamięci Andrzeja Lepera, bardzo ciekawą postacią uważam, na jakąś powieść, opowieść o tych, jak różnie koleje losu układają się od totalnej bezkarności, prawda, po gwałtowny upadek, to tutaj mam refleksję taką, że nie należy nikogo lekceważyć, bo nie wiadomo, co wyrośnie. Że w Służbie Bezpieczeństwa jest w latach 80. tak zwany Wydział VI, zajmujący się rolnictwem, był pogardliwie zwany świńskim wywiadem i twierdzono, że ludzie ci to są totalne spady i oni nigdy nic. Samoobrona, jeżeli się dobrze przyjrzeć jej kadrom, była właśnie, jeśli nie od początku, to w każdym razie w którymś momencie była zdecydowanie produktem Wydziału VI. Więc jakiś tam sukces osiągnęła. Może krótkotrwały, bo okazało się, że jak ktoś za bardzo wierzy w swoje możliwości. Ja pamiętam nieboszczyka Lepera, skoro się tak zgadało, z tego ostatniego Przepraszam, okresu. Przepraszam, ja tylko przerwę na chwilę, bo myślałem, że jeśli chodzi o obecnych polityków, to masz na myśli Sławomira Nowaka. No tak pasuje jakby gustem do zegarków, wiesz, tutaj, ale nie, wracając jeszcze do Lepera, no rzeczywiście chciałem przypomnieć takie swoje drobne wspomnienie, jak ten ostatni okres, kiedy on tak spotykał się z różnymi dziennikarzami, dzwoniłem między innymi do Tomka Sakiewicza i sugerował, że ma coś do powiedzenia, ale na razie nie powie, ale może powie. I takie wyraźnie dawał sygnały, że jestem w takiej sytuacji, że pomóżcie mi, nie wiem do kogo, ale się domyślam, pomóżcie mi, bo coś mogę zrobić, bo coś mogę powiedzieć, bo dysponuję jakąś wiedzą. No i rzeczywiście mu pomogli. Może nie tak, jak on to sobie wyobrażał, ale okazuje się, że przyjaciół się nie są zapominani w biedzie. Skoro jesteśmy przy takim, powiedzmy, ja jeszcze z ostatniego tygodnia wydobyłem jeszcze dwie wiadomości takie z krótkiej prasówki po powrocie, które mnie zaciekawiły. Mianowicie, sobotnia Rzeczpospolita zastanawiała się nad fenomenem tego nieszczęsnego, przypominającego Plastusia, szefa BOR-u byłego, Który jest totalnie bezkarny, jak to już odsyłam do tej publikacji, nie będę jej streszczał. No Rzeczpospolita sugeruje, że facet, prawda, może się i nie zna na ochronie, może się na różnych rzeczy nie zna, ale dużo wie. I generalnie to go chroni przed czymkolwiek. Natomiast druga rzecz, drugą wie, i to jest wiadomość, która mnie naprawdę zastanowiła. Mianowicie ktoś się zajął problemem i nie udzielił, gdzie się podziało 300 godzin taśm Gudzowatego. Bo przecież rozmowa z Oleksym to był drobny pikuś, natomiast nieboszczyk Gudzowaty pozostawił po sobie zgranych podobno na płyty 300 godzin nagrań i to były nagrania, że tak powiem, studio nagraniowe z górnej półki, z Józio Oleksy ze swoim juzioleniem tam i dyskusjami na te, co se panie prezydentowa se operowała i co naciągała, to jest, przypuszczam, taki drobny trailer, który ktoś tam puścił jako doprawdy ciekawostkę z dupereli złożoną. Natomiast te 300 godzin rozmów może być obiektem niezwykłej wiedzy. No i właśnie jakoś ten temat się pojawił i zniknął, bo nikt nie wie, gdzie się te 300 godzin nagrań podziało, a pewnie by z tego nie jeden fajny program można było zmontować. Zaczynając się od słów, gdzie się podziały tamte prywatki, tak? Bo to nie jest jedyna rzecz zniknięta z interesujących rzeczy zniknięte, bo
A jeżeli jesteśmy przy Lepperze, wiadomo, że Lepper miał co najmniej 4 notesy, które były nasycone wiedzą. Te notesy również nigdy nie zostały odnalezione. Krótko w połowie lat 90. wypłynęły paręnaście minut w sumie się tego znalazło. Słynne taśmy Kiszczaka z Magdalenki. Ja rozmawiałem ostatnio z Ewą Stankiewicz, która miała je na stole montażowym i okazało się, że zmontowano raptem niecałą godzinę materiałów, a podczas gdy tego materiału było również kilkadziesiąt godzin. Usiłowałem się dowiedzieć też ostatnio, czy spoczywają taśmy wyjściowe w archiwum TVP. Nie spoczywają, nikt nie wie, gdzie jest. Było prowadzone podobno jakieś postępowanie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale też nie przyniosło żadnych rezultatów, a te taśmy, które utrwalił z prywatki w Magdalence Czesław Kiszczak, niewątpliwie mogłyby doprowadzić do pewnego przebudowania. Ale sam Czesław Kiszczak o tym mówił. Ja pamiętam moment, kiedy pewnego spięcia, tam Jurek to pewnie lepiej zdatuje, kiedy Czesław Kiszczak wrzucił w telewizję taką wyraźnie, powiedział, tak, że on ma u sobie takie różne informacje, które jak on wypuści, to cytuję z pamięci, nie jedna korona z głowy spadnie. Nie, nie, aureola, tak, on powiedział o aureoli. Niech będzie aureola. Ta głowa pod tą aureolą w kamazie poszła do siebie po rozum i zrobiła coś takiego, czy nie zrobiła coś takiego, że już Czesław Kiszczak nigdy więcej nie musiał przypominać o tym. Też się zastanawiam, ile godzin tak naprawdę było taśm Gudzowatego, nie Gudzowatego, tylko Michnika, który nagrał inne polskie nagrania. Czy to jest całość, co już poznaliśmy przy okazji Komisji Rybinowskiej? Ja chciałbym jakoś nawiązać do tego, co za chwilę będzie. Mianowicie jakby mam dwie od razu kwestie. Pierwsza to, bo miałem takie pytanie zanim tutaj zaczęliśmy jakieś za 10:07 od jednej z dziennikarek, która robiła taką krótką rozmowę na temat tych taśm związanych z Donaldem Tuskiem i z PiS-iorem, czy brały w tym udział służby zarówno w nagraniu, albo przynajmniej w upublicznieniu. Więc to jest pytanie, które myślę, o którym będziemy mówili. Drugie pytanie też poniekąd z tym się wiąże. Mianowicie, czy przypadkiem w Homo Homini, w takim Centrum Badania Opinii Publicznej, w jednym z biur badań opinii publicznej, który robi co pewien czas sondaże na temat, jak byśmy głosowali, gdyby głosowanie odbywało się dziś, czy Polacy jakby głosowali. Otóż w Homo Homini moim zdaniem są agenci PiS-u. Dlatego, że PiS uzyskuje w Homo Homini coraz większą przewagę nad Platformą Obywatelską. Co zresztą przyprawia naprawdę, tutaj padło nazwisko tego szanowanego posła, przyprawia, boję się go o jakąś poważną chorobę, mianowicie Stefana Niesiołowskiego. On odpoczywa gdzieś nad jeziorem Lubuskim czy coś takiego i tam obserwuje zmagania drwali w miejscowości Niedźwiedź. Ma taki fajny t-shirt, I love Niedźwiedź. I po prostu Homo Homini zakłóca mu te wakacje takimi wynikami. To jest straszne. Ja uważam, że te wyniki nie oddają rzeczywistych poglądów Polaków, ponieważ, tak jak mówi Jacek Żakowski, to bardzo interesujące, prawda? Platforma jest najwspanialszą partią, jaka nam się mogła zdarzyć, jaka się zdarzy. I dziwi się, że ktoś może inaczej myśleć. To już zostało przećwiczone. To Chruszczow wyjaśnił, że jeżeli komunizm jest najlepszym ustrojem, a komuś się nie podoba, no to jest to schizofrenia bezobjawowa. Przypomnę, że parę osób wiele lat w psychuszkach spędziło z tego paragrafu, więc możliwe, że i u nas się to zdarzy. Akurat nie Stefan Niesiołowski będzie tą osobą, którą zamkną do psychiatryka.
Tutaj nie możemy zdecydowanie mówić o bezobjawowej, bo objawy są tutaj. Więc, tak, więc tym chciałem powiedzieć. Przepraszam, Jurku, nie przeszkodziłeś, tylko myślę, że to warto także potrącić o to, jak to jest naprawdę z tym homo homini. No. Ale homo homini zostało przelicytowane, bo w tym tygodniu był sondaż taki czegoś, co nazywa się Eurowybory. I to jest taka internetowa sondażownia, czy w internecie funkcjonująca. No i tak jak homo homini daje PiS-owi 8 punktów przewagi, to Eurowybory dały 10, więc tutaj już I Love Niedźwiedź musiał dostać kompletnych pomieszania zmysłów. Może go odcięli od internetu, żeby się o tym nie dowiedział. A przy czym Eurowybory wydają się, że sondaż na Eurowyborach EU publikowany wydaje się bardziej wiarygodny, dlatego że ja przyjrzałem się metodologii i to nie jest ta metodologia Kati na próbce 1000 osób, tylko to leci województwami, ale dobrze pamiętam, w każdym województwie jest badanych nie 1000 osób, tak jak w normalnych sondażowniach, tylko z każdego województwa jest ponad około 3000 respondentów, co daje przy tych 16 województwach w Polsce bardzo dużą próbkę kilkudziesięciu tysięcy i wydaje się, że sondaż z Eurowybory EU jest chyba bardziej wiarygodny niż to homo homini. Także jak Państwo widzą, potrzeba szkolenia kolejnego w Moskwie członków Komisji Wyborczej narasta, bo to jest problem jeszcze poważny. Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na taki drobny, że się koledzy powiedzieli, przypomnieli a propos straszliwego faszystowskiego ataku na Grzegorza Miecugowa, który na tydzień rozgrzał do czerwoności sumienia obrońców III Rzeczpospolitej. Koledzy przypomnieli o napaści na Ewę Stankiewicz, która była oczywiście przyjęta z pełnym zrozumieniem, że bezczelna osoba, która zadaje posłowie, czy prawda, oplucie od takich synów Samuela Pereiry, który również najbezczelniej w świecie Stefana Niesiołowskiego ośmielił się pytać o sprawy wojskowości, o których on nie ma i nie może mieć zielonego pojęcia, pod pretekstem błahym, że Niesiołowski jest szefem Komisji Obrony Narodowej w Sejmie. No jakąś komisję musiał dostać, akurat tylko ta została, poza tym że zrozumiał, że chodzi o obronę narodową przed Kaczyńskim, prawda, więc się nadawał. Schetyna ja nie też... był za granicą i jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych. No, możemy tak dalej wymierzyć, do Komisji Kultury było najtrudniej znaleźć kogoś. Natomiast ja też chciałem przypomnieć, że zachęcić do zestawienia, ponieważ akurat przez krótką nieobecność się tak skleiły, komentarze naszych światłych, czołowych autorytetów, celebrytanów rozmaitych i tak dalej, salonowych, które były o tym, jak słusznie i celnie ujawniono taśmę prawdy z Elbląga, teraz z komentarzami, jak podłe i nikczemne jest cytowanie pana premiera nieautoryzowanych wypowiedzi, które on powiedział nie do kamery, ale po to, żeby one nie były przed kamerą. Więc muszę powiedzieć, że kiedyś mieliśmy, jak kawę czy herbatę prowadziłem, takiego hindusa, fakira, który se zakładał nogi na głowę wiele lat temu. Nogi na głowę se zakładał, po prostu jedną nogę na żyrandol, drugą drzwi otwierał, ręką stawał tu, drugą ręką się przez plecy owijał i drapał w drugie ucho niż ta ręka i w ogóle cuda robił takie. A mimo wszystko muszę powiedzieć, że on przy właśnie takich komentatorach pokroju wspomnianego tu pana Żakowskiego, czy pani Paradowskiej, czy innych, prawda, tego typu autorytetach, to jednak był słaby. Bo te podskoki, te piruety, które oni potrafią dosłownie z dnia na dzień wykonać, żeby zganić to, co wczoraj chwalili, albo pochwalić to, co wczoraj ganili, wyłącznie kierując się tym kryterium, prawda, że jeśli wysoka frekwencja służy Platformie Obywatelskiej, to wszyscy walczymy o wysoką frekwencję, bo to jest duch obywatelski, natomiast jeżeli wysoka frekwencja miałaby służyć odwołaniu Platformy Obywatelskiej, no to wiadomo, że wysoka frekwencja szkodzi demokracji, niszczy demokrację po prostu, bo idioci wtedy chodzą głosować zamiast światłej elity. Jak wiadomo, frekwencja wyborcza powinna być ograniczona wyłącznie do tych, którzy głosują na władzę, bo cała reszta się po prostu nie zna, skoro władzę mamy najlepiej. I tak dalej. Nie chcę już tego wątku kontynuować. Zachęcam do samodzielnych studiów w internecie przez porównanie komentarzy w sprawie Wilka z komentarzami w sprawie najnowszej taśmy z Tuska. I jeśli chodzi jeszcze o taśmę Donalda Tuska, to chcę zwrócić uwagę na jego, można powiedzieć, poczucie smaku.
które ma, no i taką lekkość do wcipu. Mianowicie, kiedy padło nazwisko tego szefa gabinetu, dyrektora MSW, kiedy je usłyszał, powiedział: o, Majcher? O, to znaczące nazwisko. Ja może, chociaż nie podejrzewam tutaj Donalda Tuska, może to było tak naprawdę, żaliłeś się na brak kultury w Komisji Kultury. Ja myślę, że Tusk miał tutaj, odwoływał się tutaj do opery za 3 grosze Bertolda. Do Brechta. Do Brechta, oczywiście. Po prostu kpić z premiera, kpić i podejrzewać go po prostu o rzeczy niecne. Że ktoś Brechty wygaduje, to nie znaczy, że Brechta czyta. Przepraszam, to jest jeszcze niekoniecznie. A ty jeszcze na koniec, bo zbliżamy się już do końca, chciałem się zapytać moich interlokutorów, czy już przeprosili Litwinów. Przeprosiłeś już Litwinów? Nie, a to już mi umknęło, za co mam przepraszać Litwinów, bo no za Ponary, czy ten, bo... Za Ponary, za Powstanie Warszawskie i za parę jeszcze innych rzeczy. Nie, mianowicie otworzyłem dzisiaj Gazetę Wyborczą i dowiedziałem się, że już 13 tysięcy Polaków przeprosiło Litwinów za transparent, jaki jacyś debile rozwiesili podczas meczu Lecha z drużyną Wilno Żilis Garis, bodajże tak się nazywa ta drużyna. Jest... I to specjalność przeprosznicza Gazety Wyborczej, no, nie odbiła się zbyt dużym echem, bo te 13 tysięcy to zdaje się jest nawet mniej niż osób było na tym stadionie. Natomiast ja mam zawsze ten problem, że... Ale z tego, co ja wiem, to gazeta, prosząc o przeproszenie, jednocześnie zażądała, żeby za każde przeproszenie płacić 100 zł. Także chodzi o jej fundusz, bo jak wiecie, gazeta upada i dopiero ekwiwalent finansowy potwierdza to, że te przeprosiny są szczere. Ja powiem szczerze, no nie widzę żadnych powodów, dla których miałbym przepraszać Litwinów, bo z grubsza rzecz biorąc, jakbym dostał, dajmy na to, w twarz od kogoś z Saskiej Kępy, to nie ciągnąłbym całego Mokotowa, żeby przepraszał, czy wszystkich Sasko-Kępian, nie wiem, czy tak to się odmienia. Ja po prostu nie czuję więzi z ludźmi, którzy rozwieszają chamskie transparenty, więc też nie widzę potrzeby, żebym musiał przepraszać braci Litwinów. Jest to strasznie niebezpieczny precedens, bo jakby teraz zaczął ktoś żądać przeprosin za Michnika na przykład, czy innych ludzi pochodzenia takiego czy owego od jeśli ich współbraci, chodzi o to dopiero Rafał, będą jaja, nie? Rafał, jeśli chodzi o Michnika, to gazeta liczy, że ty zapłacisz całość. Liczy i jakby powiem tutaj, skoro o tym wspomniałeś, ja jeszcze swojego wiekopomnego procesu z Adamem Michnikiem o nazwanie go terrorystą nie przegrałem, ale patrzę na panią sędzię i jakoś tak nie mam wątpliwości, że przynajmniej w pierwszej instancji wyrok dawno już został postanowiony. Ale 7 listopada kolejna odsłona tej zabawy jest, więc pewnie państwa pani sędzina nie wpuści, bo taki ma zwyczaj, prawda, odrzucać wszystkie wnioski i tym bardziej, żeby ktoś pamiętaj, nie śledził tego że procesu. Inni byli... Ja mnie informuję i zapraszam. Tak. Pamiętaj, że inni byli przed tobą i prawdopodobnie będą za tobą. Czy mam przed tobą ja tak mam... wymieniać nazwiska? Nie, bo to by było bardzo długo, więc poza tym, tak powiem, to jest zabawa, która będzie trwała, bo skończy się pewnie w Strasburgu i tutaj nie warto może o tym za dużo mówić. Na zakończenie już może naprawdę, na zakończenie puenty. Ja chciałem zaproponować, żeby Marek Król, tutaj obecny, któremu udało się z Adamem Michnikiem wygrać, zorganizował dla ciebie grupę wsparcia. Ja dziękuję bardzo, czuję się bardzo wspierany. Poza tym ten proces jest tak idiotyczny, że ja go jakby dla puenty, dla dowcipu go muszę przegrać. Bo przypomnę, bo to jest proces o tym, że ja napisałem, że Adam Michnik terroryzuje swoich przeciwników pozwami sądowymi i zostałem przez niego pozwany pozwem, który przecież czytałem i który jest w internecie, który opiera się na stwierdzeniu, że słowo terroryzuje oznacza uprawia terror, a więc pomówiłem Adama Michnika o to, że morduje, podkłada bomby, porywa ludzi dla okupu, prawda, i takie rzeczy robi, co jak z dużą swadą wykazuje mecenas Rogalski, jak już się myli, ten jego mecenas nie jest prawdą i pani sędzia przyjmuje to z pełnym zrozumieniem, bo rzeczywiście mówi, że wizja Adama Michnika podkładającego bomby jest
obrzydliwym oszczerstwem z mojej strony. Znaczy nie mówi tak, ale wyraźnie to przyjmuje do wiadomości. Miałem jakąś puentę tych ważkich wydarzeń, trochę przepraszam, że ten przegląd tygodnia wyszedł, no, ale wedle stawu Grobla, no taki to był tydzień. Ale z Michnikiem to jest świetna puenta. Czarek tutaj mówił o różnych ważnych sprawach, które ma nadzieję, że dojdą do opinii publicznej. Ja też mam taką nadzieję, ale jak widać, słabo dochodzą rozmaite sprawy, ponieważ im bardziej homo homini czy inne eurowybory agentami PiSu przeniknięte są, co widać po wynikach sondaży, tym bardziej nasze media pełne są właśnie takich ważkich wydarzeń, które sprawiają, że na te inne to już nie ma czasu, no prawda. Jest 10 minut dziennika o powitaniu Pendolino, o tym, jakie dzieci zwiedzają, jakie pani prezydentowa wita, jak chrzci Dreamlinera. Potem jest 10 minut o tym, jak pani prezydentowa działalność charytatywną prowadzi i jakie wspaniałe, rozmaite dzieła czyni. Potem jest jeszcze 10 minut o męczeństwie Miecugowa, minister Sienkiewicz o walce z kibolami i odradzającym się faszyzmie, zagrożeniu, prawda? Po prostu nie ma czasu mówić o generale Skrzypczaku, nie ma czasu mówić o tych wszystkich rzeczach. Także o tych wszystkich rzeczach, o których nie ma czasu mówić, to będziemy mówić za chwilę, nie? Tak, znaczy, tak, ale goście Czarka będą mówić. Ja myślę, że dobrą puentą byłoby to, że ujawnienie tych taśm z nagraniem rozmowy pana premiera jest po prostu terrorem. No to witam w klubie. Będziemy się procesować tylko dalej. Krótka informacja, bo to też przemknęło niezauważone chyba przez żadne medium. Otóż w ubiegłym tygodniu rząd przyjął tak zwaną małą nowelizację kodeksu karnego i to jest coś, za to Donalda Tuska musimy pochwalić, bo będzie można już znieważać konstytucyjne organy. Mianowicie ten zapis o znieważaniu konstytucyjnych organów ma zniknąć z kodeksu karnego i pan prezydent już nie będzie mógł ścigać antykomora w sposób szczególny, no bo oczywiście za znieważenie nadal będzie można ścigać, natomiast już organów nie będzie można przynajmniej znieważyć, konstytucyjnych. Teraz za takie sformułowania o panu Komorowskim czy panu Tysku będą wskazywać z paragrafu zdrady tajemnicy państwowej oczywiście, który jest jeszcze wyższy. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.